Tak, wszystko już jest w porządku. Od początku tygodnia trenuję normalnie z drużyną. Trener wziął mnie na rozmowę, powiedziałem mu, że wszystko już jest ok, że na 100% jestem gotowy. Po ostatnim spotkaniu, gdzie pokazaliśmy dobrą piłkę, jedziemy z podniesioną głową do Białegostoku. Mam nadzieję, że tam również zagramy dobre spotkanie. I przede wszystkim przywieziemy stamtąd punkty, bo w naszej sytuacji 3 punkty będą na wagę złota i mam nadzieję, że przywieziemy je do Wrocławia. Znaczy my przede wszystkim chcemy zagrać swoją piłkę, więc nie będziemy tutaj kalkulować. Są to ostatnie kolejki w tym sezonie, więc na pewno będziemy chcieli zagrać ofensywnie, będziemy chcieli zdominować rywala, żeby strzelić szybko bramkę. Żeby sobie to spotkanie ustawić jednak. Wiadomo, drużyna Jagiellonii ma potencjał i na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. Fajnie by tak się stało, żebyśmy właśnie tak zagrali jak w tamtym sezonie. Tam, jak podkreśliłeś, było to jedno z lepszych spotkań w naszym wykonaniu. Boisko tam nam sprzyja, można powiedzieć, że murawa zawsze była tam dobrze przygotowana, więc idealnie pod nas. I tak już powiedziałem, mam nadzieję, że to spotkanie nam wyjdzie i że przywieziemy korzystny rezultat.